Artur ostatnio nam dał takie nauczania do przesłuchania swoje stare. I w jednym z tych nauczań powiedział taką rzecz, ale wy w ogóle wiecie, że to, co ja do was głoszę, ma sens tylko jeżeli wy się... Parafrazuję, to nie są dokładnie jego słowa, ale na zasadzie takiej, że to, co ja do was głoszę, ma sens tylko jeżeli wy się modlicie i czytacie Biblię. I powiem wam... No dobra, jest czas pokuty, to powiem krótko o pokucie ze swojego życia. Że tak powiem, ostatnio miałam taki czas, że... Jakby wiecie, że gdzieś dużo się u mnie zmienia w ostatnim czasie i trochę zrobiło mi się coś takiego, że jako, że Artur już od bardzo dawna jest moim liderem, to zrobiło mi się takie w sercu coś, ale Artur to mnie tak prowadził, że ja ani w ogóle nie słyszałam głosu Bożego, ani w ogóle nie miałam sukcesu w moim życiu. I w ogóle naprawdę takie coś... Naprawdę takie coś zrobiło się w moim sercu wobec niego. Jest mi strasznie przykro z tego powodu. No ale nic, czasu nie cofnę. Tak, ja zobaczyłam, słuchajcie, że tak naprawdę mogę powiedzieć wszystko, ale fakty są takie, że Artur naucza tego samego od wielu lat, wiecie. I jeżeli nie miałam sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia, to znaczy, że byłam nieposłuszna jego nauczaniom. To znaczy, że byłam nieposłuszna Bogu. To jest takie proste w ogóle, nie? Zobaczyłam ostatnio, jak wielką moc ma to proste życie chrześcijańskie. Ta prosta modlitwa, te proste czytanie Biblii w ogóle. Wiecie, ja myślę, że Artur i Agata złożyli już wiele logicznych argumentów, dlaczego należy czytać Biblię. Ale wiem też, że wielu z nas nadal tego nie robi. Dlatego, jeżeli logiczne argumenty do ciebie nie przemawiają, to chciałabym cię po prostu dzisiaj poprosić, jako twoja siostra w wierze, żebyś zaczął czytać Biblię. Amen. Dlatego, że nie będziesz mógł realnie kochać, jeżeli nie będziesz czytał Biblii. Nie będziesz mógł prowadzić realnego, prostego życia chrześcijańskiego, jeżeli nie będziesz z nią zaprzyjaźniony. Jeżeli nie będziesz codziennie jej otwierał, jeżeli ona nie będzie po prostu zawsze w tobie. I wiecie, nie ma czegoś takiego, że ktoś tak... Nawet jeżeli potrafisz wycytować, że tak powiem, każdy werset Biblii po kolei, to i tak musisz ją czytać. Dlatego, że Bóg chce mówić do ciebie dzisiaj. To nieważne, że poznałeś całą Biblię na pamięć. Bóg chce mówić do ciebie dzisiaj i chce mówić też przez Biblię. Amen. Amen.